Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.15.2 moda, który się nazywa Iron Chest. No i do tego, żeby go sobie zainstalować, potrzebujemy trzech plików. No to znaczy co najmniej dwóch, ale ten trzeci jej jest po to, żebyśmy wiedzieli, jakie są receptury do stworzenia Iron Chestów. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście wejść do internetu na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. I tutaj na tej stronie mamy Forge'a i pod w tabelce Recommended pobieramy plik tutaj klikając na ten właśnie installer. Stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest właśnie strona z Iron Chestem. I tutaj mamy wersję Minecraft 1.15.2. Klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. Ups. W opisie do filmu, tak jak mówiłam, jest ta strona. Tutaj też szukamy wersji Minecraft 1.15.2 i klikamy tutaj na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie pliki pobrane, to możemy zainstalować. No i co robimy? Klikamy jednocześnie przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, i przycisk R jak robak, i wtedy wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Wpisujemy tutaj %appdata% i klikamy OK. Gdy klikniemy OK, pojawia nam się folder Roaming. W folderze Roaming znajdujemy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft i w tym folderze znajdujemy folder Versions. Wchodzimy do folderu Versions i tutaj musimy znaleźć folder 1.15.2. Jeżeli nie macie tego foldera, to musicie uruchomić grę chociaż raz na wersji Minecraft 1.15.2, to wtedy właśnie w folderze Versions stworzy nam się folder 1.15.2 podczas uruchamiania. No i jak już mamy ten folder, to możemy zainstalować Forge'a. Czyli co robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Forge'a i wyskakuje nam takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. No i po jakimś czasie mamy, że jest kompletne, z sukcesem zainstalowany Forge, zatem klikamy OK i tutaj w folderze Versions powstał nam nowy folder 1.15.2, Forge i tak dalej. Zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Po uruchomieniu sprawdzamy, czy tutaj mamy wybranego Forge'a, jak nie, to klikamy strzałkę i z dostępnych możliwości wybieramy Forge'a, po czym klikamy Play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę Mods, to jak widać, Forge jest zainstalowany. OK, wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu uruchamiamy nasze okienko Uruchom, sprawdzamy, czy mamy wpisany %appdata%, klikamy OK i wchodzimy do folderu .minecraft. I tutaj powstał nam, podczas gdy uruchomiliśmy launcher wraz z Forge'em, powstał nam tutaj w folderze .minecraft folder mods. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze pobrane pliki pozostałe do folderu mods. Mamy je tutaj w folderze mods, jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy znowu launcher. Sprawdzamy, czy mamy wybrany tutaj Forge. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy Forge. I klikamy play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową. Gdy wejdziemy w moc, to mamy tutaj zainstalowany Iron Chest i mamy zainstalowany jej. OK, wchodzimy w Options, wchodzimy w Controls i na dole mamy opcję jej. Zjeżdżamy sobie jeszcze w dół i tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Toggle Cheat Mod. I tu musimy sobie przypisać literkę, którą będziemy klikać, żeby uruchomić cheat mod. A cheat mod jest potrzebny nam chociażby po to, żeby sobie wziąć z jej itemy. Czyli ja tutaj wpisuję sobie na przykład K i klikam Done, OK. I teraz tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player i tworzymy nowy świat. Więcej opcji. Zezwalamy na cheaty, zezwalamy na skrzynkę. Oczywiście nie musicie tego robić, ale ja tak zawsze robię. OK. I czekamy, aż nam się stworzy nowy świat. I jak się stworzy, to się widzimy. No i mamy światek. Światek jak światek. I cóż, klikamy E jak ekwipunek. No i tutaj mamy nasze jej.
Przechodzimy na ostatnią stronę i jak widać tutaj na przedostatniej już się zaczynają itemy z Iron Chest. No i jak klikniemy na to zwykłym lewym przyciskiem myszy, to dowiemy się, jak zrobić upgrade z ironowej skrzynki do ironowej, z żelaznej skrzynki do złotej skrzynki, czyli taki właśnie upgrade możemy zrobić. Możemy zrobić ze złotej do diamentowej. Tutaj jest koper, to jakbyśmy mieli zainstalowane jakieś mody, które dawałyby rudy kopru i srebra, koper miedzi i srebra, no to byśmy mogli sobie tutaj robić, ale nie mamy tutaj akurat. Jak możemy zupgrade'ować diamentową do takiej szklanej, jak możemy zupdate'ować zwykłą skrzynkę do żelaznej, jak możemy zupdate'ować diamentową do obsydianowej. No i też możemy zobaczyć, jak się robi w ogóle takie skrzynki bez update'owania, tylko po prostu już gotowe. Czyli żeby zrobić żelazną, no to zwykłą skrzynkę plus żelazo. Tu jest akurat zwykła albo taka, no wiecie jak. Zwykłą złotą skrzynkę możemy zrobić, 4 żelaza i złota. I skrzynka, nie mamy srebrnej, czyli to nas nie interesuje. Żelazna skrzynka i 8 złotych ingotów. Diamentowa skrzynka to jest złota skrzynka, trochę szkła i trochę diamentów. Szklana skrzynka to jest diamentowa i trochę szkła. I obsydianowa to jest diamentowa i trochę obsydianu. I tutaj jest jeszcze taka skrzynka dirtowa, czyli skrzynka zwykła na około dirt. No i teraz, żebyśmy sobie pobrali to klikam K i się zrobiło tutaj czerwone. Jak kliknę znowu K, znowu jest szare. Wtedy, gdy jest szare, nie mogę pobierać itemów. Wtedy, kiedy jest czerwone, mogę pobierać itemy. Zatem sobie weźmiemy żelazną, złotą, diamentową, szklaną, obsydianową i dirtową. Weźmiemy sobie też jeszcze z drewnianej do żelaznej update i weźmiemy sobie oczywiście skrzynkę drewnianą, zwykłą. OK. No i mamy. Najpierw zaczniemy od dirtowej. Dirtowa jest po to, żeby jak ją postawimy, żeby tutaj sobie wsadzić stack dirtu. Nic więcej się tutaj nie zmieści. No to znaczy może być mniej, ale do stacku dirtu. Tylko po to. Taka sobie skrzynka, że tak powiem, dla jaj. No i teraz mamy zwykłą skrzynkę. Ona ma taki tyle tutaj pomieści. I z tej skrzynki możemy sobie zrobić żelazną skrzynkę. Upgrade'em tym właśnie. Czyli klikamy na nią zwykłym prawym przyciskiem myszy, tym update'em i już mamy 2 razy większą skrzynkę. No i jak tutaj jest, oczywiście taka sama. Skrzynki się nie łączą, także jak sobie zrobimy złotą, to mamy wtedy więcej. I jak sobie zrobimy diamentową, to mamy tak strasznie dużo. I ta skrzynka szklana i obsydianowa jest dokładnie taka sama pojemnościowo jak diamentowa, tylko że po prostu tak ciekawiej wyglądają. O, i to jest w zasadzie wszystko. Kiedyś tak było, nie wiem czy teraz jeszcze tak jest, że... Okej, czas. No, to trzeba zlikwidować. Że jak się coś wsadzi do skrzynki tej przezroczystej, to będzie widać. Nie wiem, czy to teraz jest. Nie ma. Kiedyś to tak było, że było widać, co tutaj jest. OK, czyli jak widzicie, mod działa, tylko właśnie tego nie widać. A poza tym to wszystko właśnie działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje playlisty. No i zapraszam też na live'y, które są zawsze w poniedziałki, środy i piątki o 19:00. Także tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.